ulica Daszyńskiego, Ignacego Daszyńskiego. No bardzo piękna teraz już ta ulica, jest po remoncie, właściwie już jest końcówka, zamiatanie. Przyroda uzupełni jeszcze dekoracje. Malunki się pojawiły na jezdni. I teraz sprawa organizacji ruchu to jest to, co nas kierowców może dotyczyć czy interesować. Na pewno będą różne zdania na ten temat. Ale kiedy patrzę przy takiej pogodzie na spacerujących tutaj na środku, na tych plantach, jak u nas wszystkie te kawałki się nazywa, to może rzeczywiście dobrze by było, żeby tutaj był zmniejszony ruch. Ale jednak nie da się tej ulicy odebrać tego znaczenia ważnego komunikacyjnie. Między ulicą Podgórską, między ulicą Grzegórzecką, no jest to jednak przejazd, który przy braku mostów i przejazdu przez Wisłę jest uzupełnieniem całego układu drogowego. Nie mam osobiście przekonania, czy w całości ta ulica powinna być dopuszczona czteropasową. Wydaje mi się, że ta organizacja ruchu na Daszyńskiego na razie spełni swoje zadanie, na razie spełni oczekiwania kierowców. Nieco będzie budzić moje zastrzeżenia rozwiązanie przy ulicy Grzegórzeckiej. Na Grzegórzeckiej jest dość trudna sytuacja, pojedziemy, zrobimy o tym oddzielnie jeszcze taki filmik. Ale cieszy, że taki remont teraz przy takiej pogodzie na pewno zrobi dobre wrażenie na tych wszystkich, którzy przyjadą. Ulica Ignacego Daszyńskiego. Ładnie zrobiona. Gładko się jedzie.